Witam serdecznie. W internecie pojawił się artykuł zatytułowany Polska Kuwejtem Europy, w którym opisuje się występujące w Polsce złoża pierwiastków użytecznych. I chciałem skomentować to jako osoba zajmująca się właśnie studiująca ten temat. No więc ze złóż, które tam są wymienione, to w kolejności najpierw są surowce energetyczne. Wymienione tutaj są, wyróżnione na tej mapce przytoczonej, jest węgiel kamienny, węgiel brunatny i wspólnie ropa naftowa i gaz ziemny. Jeżeli chodzi o te zasoby, to faktycznie wielkimi zasobami możemy poszczycić się, jeżeli chodzi o węgiel kamienny, bardzo dużymi zasobami, jeżeli chodzi o węgiel brunatny. Natomiast zasoby ropy naftowej i gazu ziemnego nie są za bardzo zbyt zadowalające, może nie z tego powodu nawet co do ich jakości, chociaż też jest różnie tutaj, bo te zasoby, które są na południu Polski, ropy naftowej, są wysokojakościowe. Natomiast są praktycznie wyczerpane, bo nie były też zbyt duże. Natomiast również nieduże złoża występujące w Polsce centralnej, w Polsce północnej, są dosyć niskojakościowe. Więc w tym temacie tutaj tej ropy naftowej, gazu ziemnego, te złoża nie są takie, żebyśmy mogli nazywać się Kuwejtem Europy. Mamy natomiast bardzo pokaźne złoża węgla kamiennego, węgla brunatnego, które jednakowoż no nie są tak zagospodarowane, jakby mogły być zagospodarowane, tak? Mówi się tam, że złoża wystarczą na 30 lat. Tylko trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że to nie jest tak, że złoże to jest tylko to, co jest opisane jako złoże, ponieważ jest wiele złóż nieopisanych. No więc nawet jak będziemy przytaczali w dalszej części rozważań tutaj te inne złoża występujące w Polsce, to musimy mieć na uwadze to, że Polska ma wbrew pozorom bardzo dobrze rozpoznane złoża, które występują na jej obszarze. Natomiast jest wiele państw, które posiadają duże tereny, które nie są jeszcze zbadane do końca i to się może okazać, że tam mają o wiele, wiele lepsze złoża, tak, niż u nas. No ale pójdźmy dalej. Co tutaj jest przedstawione na tej mapce w tym artykule, to są złoża żelaza. I tutaj od razu trzeba powiedzieć przy złożach żelaza, że to są tak naprawdę żadne złoża, dlatego że nie są w ogóle obecnie opłacalna eksploatacja nie jest, nie są eksploatowane w Polsce. A generalnie jest taki trend światowy, że złoże częściej eksploatuje się jako kopalinę towarzyszącą, czyli tak jak choćby mamy okręg miedziowy, eksploatujemy miedź, no to przy okazji tam odzyskuje się również żelazo, czy mamy ten okręg, zagłębie cynkowo-ołowiowe, tak, i przy okazji pozyskuje się także żelazo. Więc nie jesteśmy również potentatami w tym temacie. Następnie właśnie tutaj są wyszczególnione złoża miedzi. Legnicko-Głogowski okręg miedziowy jest tutaj, no, wraca, czy mamy, tak, mamy to stare zagłębie miedziowe, mamy nowe zagłębie miedziowe. Generalnie zasoby miedzi w Polsce opisane to są drugie co do wielkości złoża miedzi na świecie i są to złoża miedzi i srebra. Jeżeli chodzi o srebro, to w Polsce są największe opisane na świecie złoża srebra i w tym temacie faktycznie możemy się poszczycić. Natomiast produkcja roczna miedzi obecnie w Polsce wynosi 5% światowej produkcji. To jest drugie miejsce w Europie i tu faktycznie możemy być z siebie dumni, że takie faktycznie złoża mamy. Natomiast problem z tymi złożami jest taki, że one występują jako pseudopokład na monoklinie przedsudeckiej, więc one są eksploatowane coraz głębiej. Dojdziemy w końcu możliwe, że do takiej głębokości, że już nie będzie się opłacało tego eksploatować. No ale to na razie faktycznie mamy tutaj bardzo, bardzo ładne, duże złoża miedzi, srebra. Tam się mówi też o złożach złota, ale one,
One nie są tutaj akurat w ogóle perspektywiczne. Dalej wyszczególnione w złożach rud metali są złoża cynku i ołowiu. Złoża, które tak naprawdę powoli się wyczerpują nam w tym okręgu olkuskim. Już są wyeksploatowane w okręgu bytomsko-tarnowsko-górskim. Natomiast opisywane nowe złoża są dokumentowane już obecnie i wkrótce najprawdopodobniej ruszy wydobycie w okręgu zawierciańskim. No oczywiście na jakiś czas wystarczy, nie są bardzo bogate, natomiast występują dosyć płytko, pod ziemią są łatwo dostępne. No i jakimiś zasobami, powiedzmy, konkretnymi są. Dalej mamy surowce chemiczne wyszczególnione, tutaj na mapce jest przedstawione zagłębie tarno-brzeskie, złoże siarki. Jeżeli chodzi o samo złoże, jest to złoże szczególne, ponieważ jest to największe znane na świecie złoże siarki rodzimej o bardzo dużej zawartości. Natomiast problemem w tym wszystkim jest to, że obecnie siarkę odzyskuje się z złóż siarczkowych metali i ona jest często produktem ubocznym, dlatego też ceny siarki poszły ostro w dół. Natomiast dalej się możemy poszczycić, że faktycznie mamy bardzo pokaźne, potężne złoża siarki. Dalej są sole kamienne i sole potasowe. Sole potasowe obecnie dokumentowane w rejonie Zatoki Puckiej. W najbliższym czasie mają być eksploatowane. Natomiast jeżeli chodzi o sól kamienną, no to mamy faktycznie ładne złoża tutaj w północnej czy środkowej Polsce, tej soli kamiennej, bardzo czystej, o czystości dochodzącej do 99%. Są eksploatowane tutaj, mamy kopalnię mogilno-głębinową, kopalnię otworową, czyli eksploatującą sól ważoną, odzyskiwaną z solanki. Mamy kopalnię soli podziemną w Kłodawie. I te złoża generalnie w Polsce są bardzo duże, natomiast no nie jest to taka kopalina, która by gwarantowała, nie wiem, państwu jakieś bogactwo, ponieważ tej soli jest bardzo dużo, to nie jest taki produkt, surowiec deficytowy. No i ostatni punkt, tutaj są wymienione fosforyty, które obecnie już nie są eksploatowane w Polsce. Natomiast kiedy przejdziemy w dalszą część tego artykułu, to mamy wypisane tutaj jeszcze konkretnie złoża. I pierwszym jest opisane złoże molibdenitu, wolframu, miedzi pod Myszkowem. Faktycznie jest to złoże obecnie opisywane, badane. Jest perspektywiczne. Najprawdopodobniej wkrótce rozpocznie się eksploatacja tego złoża. Dalej jeszcze mamy złoża niklu, no ale jak wiemy, tutaj niklu już dawno się w Polsce nie eksploatuje, ponieważ po prostu są na świecie lepsze złoża niklu, bardziej zasobne, większy procent udział niklu w rudzie jest niż w Polsce. Złoża tutaj dalej węgla kamiennego, to już mówiliśmy, że to jest akurat faktycznie bogactwo Polski i możemy spokojnie przez wiele, wiele lat polską energetykę opierać na węglu i nie mamy tutaj żadnego zagrożenia, że nam tego węgla braknie. Dalej są wypisane złoża węgla brunatnego, także tutaj mamy bezpieczeństwo energetyczne w tym temacie zapewnione. Dalej jest złoża złota w różnych lokalizacjach, głównie na terenie Dolnego Śląska. One są zupełnie nieperspektywiczne, za mały udział po prostu tego złota jest, może się coś znajdzie, bo prace poszukiwawcze są dalej, powiedzmy, kontynuowane. Tak samo jak w przypadku złóż uranu, no nie, powiedzmy złoże wyeksploatowane, ale dalej prace jakieś tam są wykonywane. Złoża miedzi, to już mówiliśmy. Złoża gazu ziemnego, niełupkowe. I tu jest napisane, że to nie wszystko. Aha, jeszcze tutaj złoże tytanu, wanadu, żelaza i metali ziem rzadkich w Suwałkach.
Złoże faktycznie perspektywiczne, bo o dużej zawartości tytanu wanadu, natomiast zalegające na dużej głębokości, gdzie dodatkowym problemem jest to, iż jest to obszar chroniony przyrodniczo. No i trzeba by przebrnąć przez wiele, wiele protestów różnych ludzi. Dalej tutaj są opisane złoża gazu z łupków, tak? No one są tutaj zupełnie nieperspektywiczne w Polsce póki co, mimo że dalej się szuka. I tu chyba, jeżeli chodzi o te złoża, jest tyle opisane. No generalnie jak na taki mały kraj, no faktycznie mamy fajne złoża, dosyć duże, niektórych pierwiastków, innych nie mamy. Mamy dużo takich pierwiastków dosyć rzadkich, tak? Ja sam teraz właśnie zajmuję się złożem nieudokumentowanym jeszcze złożem. Złożem, które kiedyś było dokumentowane, pierwiastków ziem rzadkich w Szklarskiej Porębie. Natomiast to, na co warto zwrócić uwagę, no to są złoża zawarte w popiołach. Że żyjemy od wielu, wielu lat na energii pochodzącej z węgla, mamy ogromne ilości popiołów. A popiół to oczywiście jest tam jeszcze jakaś zawartość materii organicznej. Natomiast generalnie popiołem nazywamy część nieorganiczną, która pochodzi z węgla. No i ona po tym wypaleniu wzbogaca się w niektóre pierwiastki, które by mogły być perspektywiczne. Więc po prostu nie ma źle, ale może nazywanie się Kuwejtem Europy miałoby może sens wtedy, gdybyśmy faktycznie z Kuwejtu wzięli to, co najważniejsze, czyli wolność gospodarczą, możliwość eksploatacji tanim kosztem tych złóż. No ale tego u nas nie ma, tak? Więc zanim zaczniemy podniecać się złożami, które w Polsce zalegają, zajmijmy się wyzwoleniem Polski spod okupacji naszych obcych mocarstw, które cały czas rządzą w Polsce poprzez swoich agentów w rządzie, w Sejmie, we władzach i w różnych organizacjach. Dziękuję.